Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Perseverance PT2. Kochani, wracamy do naszej przygody, post-apo przygody. Z tego co pamiętam, ostatnio byliśmy na posterunku, bodajże z tego co pamiętam, obezwładniliśmy Brooka, więc myślę, że teraz, dopiero teraz zacznie się tak naprawdę akcja. Kochani, nadal szukam jakiejś innej serii, która mogłaby wam przypaść do gustu. Zastanawiam się też nad jakąś taką serią retro. Serią, gdzie w sumie ogrywalibyśmy również starsze gierki, nie tylko te nowości i tym podobne. Na przykład, nie wiem, GTA 1, 2 i tak dalej. Takich serii raczej się nie spodziewacie na YouTubie, żeby to oglądać. Aczkolwiek równie też fajną mają fabułę. Zresztą nie tylko nowe gierki są fajne, ale to już w międzyczasie zobaczymy, jak wlecą wyświetlenia. Może kilka odcinków jakoś wpadnie i wtedy podejmiemy decyzję. Dobra, ale wracamy już do naszej rozgrywki. Słyszę podniesione głosy, chyba się kłócą. Ostrożnie zaglądam do wnętrza. Szeryf wygląda na wściekłego. Ostatni raz ci mówię, Murphy, nie będę czekał w nieskończoność, aż się wywiążesz z umowy. Rozumiesz? Słuchaj, wszystko wymaga czasu. Poczekaj jeszcze chwilę, Hal. Czas. Zwodzisz mnie od miesięcy. Ciągle mam ci pomagać. Zawieź tą dziwną dziewczynę do szpitala. Następną, która się pojawiła w Greyville, śledzić. Zabrać jej auto. Zrobiłem wszystko. Do cholery, czy ty tego nie widzisz? Tak. To było konieczne, Hal. Spisałeś się świetnie. Nie wiem i nie chcę wiedzieć, co z nią zrobiłeś, Murphy. Ale masz mi pomóc, bo jak nie... Wszystko, co wiem, trafi do prasy. Krajowej. Bądź rozsądny. Załatwię to, ale nie chcesz iść ze mną w zwarcie, przyjacielu. Masz tydzień. Chcę poparcia. Tydzień? Dobrze, zbiorę przysługi. Niedługo ktoś się do ciebie odezwie. Kłótnia? Jakże ciekawe. Dobrze wiedzieć, że Murphy może mieć kłopoty. Tylko... czy na pewno? Tydzień. Wiele się może zmienić. Zrobiłem dla ciebie wszystko. Nie zapominaj o tym. I wszystko pamiętam. Proszę, proszę. Nasz szeryf bawi się w szantaż. Rozmowa wydaje się zbliżać ku końcowi. Muszę działać i to szybko. Czas zabrać auto. Sobota, 18:28. Samochód Karen. Jak dobrze zapaść się w znajomy fotel. Sięgam do schowka i ręka zamiera w pół ruchu. Po co, Karen? Po co? Przecież ich już tu nie ma. Skończyły się niedawno. Musiałabyś załatwić sobie nowe, a na to nie ma czasu. Zresztą, o tej porze lokalna apteka. No, chyba że w szpitalu. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Teraz muszę to zaplanować. Priorytety, Karen. Priorytety. Jane czy agencja? Czym zająć się najpierw? Zadzwoń wcześniej do agencji. Telefon do agencji. Tak, powinnam się do nich zgłosić. Znajdę tylko miejsce, żeby stanąć. To pobocze wygląda dobrze. Nikt mnie nie goni, to pozytyw. Sięgam po telefon. Wybieram znajomy numer. Sygnały ciągną się w nieskończoność. W końcu odbiera znajomy głos. Stamp? Co ma znaczyć to milczenie? Zawaliłaś terminy. Miałaś się odzywać co ustalony czas. Murphy mnie gościł, ale się wydostałam. Mam ważne informacje. Znam plan Murphy'ego. Jesteście w większej dupie niż sądziliście. Agentko Stamp, zapominasz się. Nie, to wy się zapomnieliście. Ten psychopata próbował mnie zabić. Paszerwał lekami, prawie powiesił. To chory człowiek, ale wie co robi.
Czego się dowiedziałaś? To projekt Primal Predator. Marfi stworzył projekt o nazwie Primal Predator. Jest wymierzony w całą ludzkość. To plan cholernego szaleńca, ale wydaje się być realny. Co zamierzasz? Idę po Jane. Wiemy z opowieści Jacka, że Jane i tak uciekła. Więc może spróbujmy spytać Murphy'ego. Muszę odnaleźć i spytać Murphy'ego. On najwięcej wie o tej chorobie. Chorobie? Wyjaśnij to. Wyjaśnijmy. To, co zrobił ten psychopata. Widziałam, jak działało to na psie i agencie Romerze. Pies, którego hodował Murphy, zaatakował mnie. Zabiłam go nożem, sprawdziłam. Brak tętna, pulsu. Potem wstał, ożył. Wciąż agresywny, ale żeby go powstrzymać, trzeba było wypluć cały magazynek ołowiu. To coś, co stworzył, sprawia, że wzmaga się agresja i odporność. I nie wiem, jak nazwać to ożywienie. Co z agentem Romerem? Był w fatalnym stanie. Wstrzyknięto mu ten środek. Spełniłam jego prośby i skróciłam jego cierpienia. Tego chciał. Po zbadaniu tej choroby, przecie mój krok. Dobrze. Działaj według protokołów. W słuchawce zapada głucha cisza. Tak, cholerny Murphy. Trzeba go powstrzymać. Chociaż... nie wydaje się, żeby to było rozsądne. No nic, Karen Stamp lubi twarde, trudne wyzwania. Takie jak to. A jednak, muszę wrócić. Stacja szeryfa. Al Grifford wcale nie jest tak dobroduszny, na jakiego wygląda. Dociskam gaz do podłogi. Przynajmniej agencja wie, co się dzieje. Mogę liczyć na to, że mi pomogą. Taką mam nadzieję. Nie dostawią mnie przecież. Pomszczę Dave'a. To da mi zamknięcie. Pokonam tego, który pokonał mojego mistrza. Biuro szeryfa rośnie w oczach. Samochód Murphy'ego wciąż stoi. Dobrze. Może nikt nie zauważy, że moje autko zniknęło. Sobota. 18:51. Parking. Zatrzymuję się na końcu asfaltu. Spoglądam po budynku. Za oknem jeden cień. Murphy. Uznaje tą przesadzistą sylwetkę. Gestykuluje. Dobrze, znaczy, że są w środku. Sięgam po pistolet, popycham drzwi. Wchodzę do znajomego gabinetu. I wtedy ogarniam, czego brakowało mi na zewnątrz. Cholera. Tylko jeden głos. Murphy mówił do siebie. Myślałem, że Hal siedzi w gabinecie. Za sobą słyszę skrzypnięcie zamykanych drzwi. Może się rozgościsz, dziewucho. Wygląda na to, że nigdzie się nie wybierzesz. Cholera. Wpadłam. No proszę, proszę. Wiem, że uciekłaś z bazy. Już mi to doniesiono. Robiłaś niezłego zamieszania, dziewczynko. Moi ludzie są teraz w areszcie. W końcu, jakieś dobre wieści. Nie wszystko idzie zgodnie z twoim planem? Uśmiecham się lekko. To, że Hal ma mnie na muszce, o niczym nie świadczy. W końcu udało mi się popsuć Murphy'a muszyki. Na jak długo? Dobre pytanie. Muszę na nie odpowiedzieć, ale na to jeszcze będę mieć czas. Chyba twój plan właśnie się wykrzaczył. Nie tego się spodziewałeś. Murphy uśmiecha się lekko. Oj, oj. Przecież ci mówiłem, że cokolwiek się nie stanie, jestem przygotowany. Zapomniałaś? Mnie nie możesz tak łatwo pokonać. To już nie ma znaczenia. Najmniejszego. Jak to nie ma znaczenia? Sam mi powiesz, jak cię powstrzymać. Kręci przecząco głową. Dłonią zachęca szeryfa. Ten stoi wyraźnie zorientowany.
Al, zajmij się panią. Tylko skutecznie, przyjacielu. Co? Hej, na to się nie pisałem. Nie mówiłeś nic o zabijaniu. I to kobiet. Szowinistyczna uwaga, ale lepiej ją przemilczę. Szczególnie, że tutaj działa na moją korzyść. Ale pomyśl logicznie. Ta mała suka wie o naszej współpracy. Myślisz, że co zrobi, jak ją puścisz? Wyjedzie do Kanady? Chcesz mieć na głowie jej ludzi? Ja nie wiem. Waha się. Muszę to wykorzystać. I to teraz. Marfi cię wykorzystuje. Jest tylko marionetką w rękach Marfiego. Pytanie, czy zdaje sobie z tego sprawę? Postaram się go otrzeźwić. Marfi cię wykorzystuje, Hal. On tylko gra. Nie wiesz, co zamierza. Cokolwiek ci obiecał, nie zrobi tego. On chce wypuścić wirusa. Al patrzy zorientowany. To na mnie, to na Marfiego. Nie wygląda, jakby ufał mu bezgranicznie. Pewnie sam miał jakieś podejrzenia. Al, ona powie wszystko, co tylko zechcesz usłyszeć. Ale to ja mogę ci pomóc. Nie ktoś, przez kogo wylądujesz w więzieniu. To mnie, to po mnie szeryfa widzę, że podjął decyzję. Szeryf pociąga za spust. Nie na to liczyłam. Umieram. Marfi wygrał i nic mnie tak nie boli, jak ta cholerna świadomość. Powinnam była ruszyć za Jane. Z tym psychopatą nie wygram. Nie na jego terenie. Znów widzę jej twarz. Idzie po mnie. To ostatnie, co w życiu pamiętam. Cholera. Nie tak chciałam odejść. Żegnaj, Karen Stamp. Nie żyjesz. Oh shit happens. Co się stało? Czy my naprawdę umarliśmy? Dobra. Spróbujemy to delikatnie przyspieszyć. Dobra, znów zrobimy to. Dobra, idziemy po Jane. Znajdę Jane. To klucz do tej choroby. Wyjaśnij. To, co zrobił ten psychopata. Dobra, to już wczytaliśmy. Dobra. Jadę po Jane. Jak najszybciej. To cholerstwo, które wypuścił Murphy, rozniesie się po Greyville jak śnieg w lutym. Błyskawicznie. Czyli jedziemy jednak po Jane. Zatem, Jane. Czas w drogę. Robi się coraz później, a przecież ci z agencji nie będą czekać w nieskończoność. Jaki mam plan? No właśnie. Bardzo dobre pytanie, Stamp. Jaki jest plan? Nie mogę nawet zapalić, a tak bardzo tego potrzebuję. Wiem, że Ellen, ta słodka pielęgniarka, będzie niedługo zaczynać zmianę. Była urocza, delikatna i smakowała tak cudownie. Cóż, chyba teraz będę musiała ją wykorzystać. Gdybym się za nią przebrała. To może się udać. Jesteśmy podobnego wzrostu, budowy ciała. Chyba nie widzę tu specjalnych przeszkód. Udawanie pielęgniarki. Dobra myśl. Zatem plan sam się ułoży. Sobota, 18:50, szpital. Stan pacjentki ulega poprawie. Jak się pani czuje? Jak się pani nazywa? Jak możemy pani pomóc? Leki. Działają prawidłowo. Sprawność motoryczna w normie. Szlak. Ugryzła mnie. Jest wściekła. Niech ktoś jej poda coś na uspokojenie. Jezu, jak boli. Dogryzła się do mięsa. Już widzę zbliżające się szybko mury szpitala. Jasny, przeszklony budynek. Pod nim radiowóz.
Karl musiał kogoś wysłać, żeby pilnował dziewczyny. Kogo? Tego jeszcze nie wiem. Pewnie dziewczyny Brooka. Sobota, 19:04. Vital. Parkuje z boku, tak, żeby móc szybko wrócić do auta. Z Jane. Potem agencja. Wysiadam z auta, rozglądam się. Ale nie ma jeszcze auta Erin. Powinno mnie długo tu być. Wtedy. Tak. Wtedy się znów zobaczymy. Pisk opon. Na parking zarzucając tyłem. Wjeżdża radiowóz. Cholera. Następny. To Jill. Czego ona tu szuka? No ta. Pewnie mnie. W końcu nikt nie jest tu tak interesujący, jak pewna nieznajoma z dużego miasta. Zaciska zęby i rusza w moją stronę. Cholera. Mam mały problem. Jej facet to uroczy, zakneblowany pakunek w bagażniku psychopaty. Tylko, czy ona o tym wie? Nie celuje do mnie z broni. To dobry prognostyk. Hej, ty! Stój do cholery! Przecież się nie ruszam. Wystarczy sięgnąć po broń. Do pistoletu mam przykręcony tłumik. Jeden strzał. I Jill leży martwa. Tylko co, jeśli szeryf wyśle kogoś innego? Albo sam tu przyjedzie? Na razie pewnie wiedzą, że uciekłam. Mogą myśleć, że uciekam. Uciekłam i czekam na pomoc agencji. Mogą myśleć, że szukam sposobu, by dopaść samego Murphy'ego. No, i zaraz będą mieli żołnierzy na głowie. O ile Thomas się wywiązał. Mam nadzieję, że był cholernie przekonywujący. No cóż, trzeba spławić Jill. Słuchaj, nie mam czasu, jestem zajęta. Czego chcesz? Wzdycham. Tak naprawdę to nie mam specjalnie czasu na pogaduszki. Chamska i opryskliwa. Tak, ją spławię. Hej, czego ty chcesz? Gdzie jest mój facet? Nie wie. Dobra, przynajmniej to jest plusem. Nie muszę się tłumaczyć z zawartości bagażnika. No właśnie, Karen. Gdzie jest jej facet? No, skąd pomysł, że ja coś wiem? Nie, bo wtedy powiesz, że samochód odebrałaś. Sama się go zapytaj. Niespecjalnie mogę powiedzieć jej prawdę. Cała sytuacja na parkingu. Trochę tam przegięłam. Z drugiej strony, ona nie jest mi potrzebna do szczęścia. Tylko głupia baba. Zagram ostro. Twój facet? Co ja jestem? Stróż? Sama się go zapytaj. Jak dla mnie, może być gdziekolwiek, daleko ode mnie. Nagle robi poważniejszą minę. Nie mogę. Nie mogę się z nim skontaktować. Cholera, ona jest naprawdę przejęta. Naprawdę go nie widziałaś? Już nie jest wkurzoną policjantką, tylko zagubioną dziewczyną. Coś muszę powiedzieć. Sprawdź, gdzie jest jego auto. Nie umiem ci pomóc, przykro mi. Tylko, no właśnie, nie mogę powiedzieć, że pojechał na stację, bo wtedy będzie ewidentnie znów miała problem do mnie, że skąd wiem. Więc nie umiem ci pomóc, przykro mi. Muszę ją spławić i to szybko. Zaraz może się pojawić Elin. Cholerna, Jill tylko mi zawadza. Oby uwierzyła. Słuchaj, nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie jest. Nie mogę ci pomóc. Naprawdę jest mi przykro. Nie, nie jest. Jill wygląda przekonaną. Odwraca się, robi krok do swojego radiowozu. Oddycham z ulgą. Poszło lepiej niż sądziłam. Jak zwykle, cieszę się nie w porę. Jill wraca. Tym razem ma inną, zaciętą minę. To nie wróży za dobrze. Nie widziałaś go? Brock ciągle się chwalił, że zabrał ci auto. Skąd je masz, co? Coś kręcisz. Cholera, domyśliła się. Pojechał gdzieś sobie?
Coś muszę wymyślić. Nie chcę, żeby pojechała na stację. Nie znajdzie tam nic ciekawego. A wyjechał zaraz po tym, jak zapłaciłem kaucję. Cieszył się z tej kasy. Tego chyba nie będzie w waszych papierach. Znowu będzie chlał. I to nie w barze. Czemu go kryjesz? Kryję? Mam go, ciebie i całe to cholerne miasto w dupie. Żegnaj, okej? Zaciska zęby, ale powstrzymuje się od riposty. I słusznie. Niech jedzie szukać wiatru w polu. Zostałam sama. No, poza Erin. Zaraz powinna tu być. Jak mam do niej podejść? Co powiedzieć, żeby mi uwierzyła? Jak się zachować? Historia, którą mam, jest mało wiarygodna. Brzmi jak cholerna bajka. Ale wiem, jak Erin zależy na losie innych ludzi. To dobra dziewczyna. Sobota, 19:28. Szpital. Jill nie ma, a ja wciąż czekam. Patrzę na zegarek. Słodka Erin. Miałyśmy fajny wieczór. Co prawda wyszłam po angielsku, rano. Ale to nie powinno niczego zmienić. W końcu umówiłyśmy się na jedną noc. I to każda z nas dostała. Sobota, 19:48. Szpital. Warkot motoru. Znajomy kształt miejskiego auta Erin. Już jest. Przyglądam się jej, jak parkuje na dwa razy. Jest zdenerwowana. Trzęsuje się ręce, kiedy zamyka drzwiczki. Rusza do szpitala. Cholera, jest taka śliczna. A ja zaraz stracę swoją szansę. Muszę to zrobić. Muszę jej złamać serce. Inaczej. Wszystko przepadnie. Zaciskam dłonie w pięści. Wstaję. Hej, Erin. Zaczekaj. Zatrzymuje się zaskoczona w pół kroku. Odwraca niepewna w moją stronę. Na twarzy maluje się niewiedza. Uśmiecha się lekko. Szczery uśmiech. Hej, wciąż tu jesteś? Sądziłam, że ją zabrałaś i znikłaś. Tak też sądziłam. Sprawy się cholernie pokomplikowały. Idziesz ze mną? Akurat zaczynam dyżur. Dobrze, że jesteś, chociaż sądziłam, że nie chcesz już mnie widzieć. No tak, celna uwaga. Możemy chwilę porozmawiać? Nie zajmę ci długo. Chwilę się waha, ale w końcu kiwa głową. Jest tak cholernie ufna. W kieszeni mam ukryty pistolet. To ostatnia rzecz, jakiej chcę dzisiaj użyć. Ale nikt nie powiedział, że nie jestem przygotowana. Spróbuję być delikatniejsza. W końcu to Erin. O co chodzi, Karen? Coś się stało, tak? Nie wiem, czy wyczytała to z mojego głosu, czy z twarzy. Owszem, stało się. Porwano mnie. No może i porwano mnie. Zacznę od prawdy. Od tego, co zdarzyło się w ciągu kilkunastu godzin. Opowiem jej prawie wszystko. Porwano mnie. Przytrzymywano w laboratorium. Ten wasz naukowiec, Murphy. Nie znasz pewnie, ale to cholernie niebezpieczny gość. Pracuje z szeryfem. Erin przerywa mi. Robi krok do tyłu, mruży oczy. Słuchaj, to co mówisz to bardzo dziwne. Czy ty może coś brałaś? Nie będę cię oceniać. No jasne. To, że jestem naćpana jest dużo bardziej prawdopodobne niż to, że mówię prawdę. Musisz mi uwierzyć, Erin. Musisz. Szeryf Murphy, mają broń. Jaką? Kurwa, rewolwer. Czy to teraz takie ważne? Biologiczną. Cholernie niebezpieczne serum. Zmienia ludzi w potwory. Właściwie to zwiększa siłę, ale zabiera zmysły. To są bajki. Naprawdę, chyba nie jest z tobą za dobrze, Karen. Może ci jakoś pomogę na recepcji. Nie mogę tak wejść na recepcję. Nie w tym stroju. Strażnik na pewno służy Murphy'emu. Nie wpuści mnie. Musi znać mój rysopis. Nie, Erin. To zabrzmi bardzo dziwnie, ale nie mogę tam iść. Nie jako ja.
Co masz na myśli? Zapowiedz bardzo złym rzeczom. Musisz mi uwierzyć, bez zadawania kolejnych pytań. Chcę się za ciebie przebrać. Jak to za mnie? Wiesz, jesteśmy dość podobne. Peruką w twoich ciuchach. Mało kto się zorientuje, jeśli będę szybka. Za pół godziny je odzyskasz. Chyba nie jesteś poważna, prawda? To jakiś żart. Słuchaj, muszę wracać. Tak, chciałabym, żeby to był tylko żart. Niczego bardziej nie pragnę. Nie chcę jej robić krzywdy. Opowiem ci to dokładniej. Po prostu może to coś da. Elin, sprawa wygląda tak. Jeśli nie przebiorę się za ciebie, nie wejdę do środka, nie wpuści mnie strażnik. Wie, kim jestem, bo ludzie z bazy mnie ścigają. Przynajmniej niektórzy. Chcę przeszkodzić temu, co tu ma się stać. Uwierz mi, Elin. To będzie katastrofa. Najgorsza, jaką świat widział. Obejmie nie tylko Greyville, ale cały świat? Ojej, Karen, nie obraź się, ale... Brzmisz jak wariatka, serio. Jesteś dziwną osobą. Lubię cię, ale to niczego nie zmienia. Nie rozumiesz mnie. Proszę. Widzę, że nie mamy chyba innej opcji. Sięgam po pistolet. To miała być ostateczność i tak faktycznie jest. Elin zamiera w pół ruchu. Jest szokowana. Zdezorientowana. Niecodziennie ktoś celuje do ciebie z broni krótkiej. Chociaż ja akurat przywykłam. Co? Co ty robisz? Nie zostawiasz mi wyboru, Elin. Tak cię prosiłam. Tak, możesz uznać, że to twoja wina, niczyja inna. Gdybyś mnie posłuchała. Teraz dawaj te ubrania. Ja... Dawaj je, cholera, szybko, bo nie mam czasu. I dawaj mi tą nieszczęsną perukę. Elin chlipie, jest naprawdę przerażona. Nieporadnie grzebie w swoich rzeczach i ściąga perukę. Zamierzam... Chcę ją ogłuszyć, ale nie. Przecież i tak jest już na granicy. Zostanie tu. Zabieram jej ciuchy. Siedź w aucie, dopóki nie wrócę. Nie waż się nic zrobić, bo cię dopadnę. Karen, ja... Przepraszam. No tak, jasne. Czego się mogłem spodziewać? Będzie mi przepraszać za to, że jej groziłam. Cała Elin. Po prostu tu zostań. Nie chcę ci robić krzywdy. Staram się jej nie patrzeć w oczy. Sobota, 19:58, szpital. Elin została w wozie, kiedy założyła mi ubrania na siebie. Doskonale pasowały na moją budowę ciała jak rękawiczki. Buty są za ciasne, trochę piją, ale muszą wystarczyć. Elin ma małą nóżkę. Oglądam ostatni raz na pielęgniarkę. Siedzi. Udaje, że mnie nie widzi. Ale wiem, że będzie grzeczna. Musi być. To co, Karen? Raczej Elin. Wchodzę do recepcji. Wszystko wygląda dokładnie tak, jak zapamiętałam. Jest tylko cholernie pusto. Ani śladu tej Natalii. Za to przed wejściem do właściwej części szpitala stoi strażnik. Wojskowy, wielki jak szafa. Wyjątkowo antypatycznie wyglądający osobnik. Panie doktorze, co pan robi? Czy pan oszalał? What the fuck? Proszę, niech pan go zostawi. Czemu się pan wgryza? A... O kurde. Strażnik przygląda mi się uważnie. Czyżby mnie kojarzył? Właściwie nie mnie, tylko Elin.
Może był tu wcześniej. Skoro pojawił się poprzedni agent, to byłoby nawet rozsądne posunięcie ze strony Murphy'ego. O, to pani. Życzę miłego dnia. To rozwiała wszystkie wątpliwości. Tylko co teraz? Postaram się grać Erin. Mamy nawet podobny głos. Dobra, zaczynajmy ten cyrk. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. A my dalsze losy naszej Karen Stamp oczywiście będziemy rozwikływać w następnych odcinkach. Nie wiem, ile gry jeszcze zostało, ale nawet jeżeli po prostu zostało już mało, to przejdziemy do Pity Free w międzyczasie. A tymczasem dzięki jeszcze raz wielkie. Trzymajcie się. Hej, hej.